Polanica Zdrój po raz kolejny stała się centrum europejskich smaków i dźwięków, a to za sprawą 7. edycji Festiwalu Pejzaże Kulinarne Polanicy, który od lat przyciąga miłośników zdrowej kuchni. To była prawdziwa uczta dla zmysłów. Bardzo się cieszę, że to już 7. edycja tego festiwalu. Po raz 7. jesteśmy najsmaczniejszą gminą regionu, nie tylko najpiękniejszą, ale i najsmaczniejszą. Cały czas coś nowego, coś ciekawego, coś innego pokazujemy naszym gościom, naszym mieszkańcom. Świetna oferta przygotowana przez kucharzy i nie tylko z regionu, ale też z Polski, bo przyjechali do nas również goście z Polski. Więc naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy i smaków, które można na tym festiwalu poznać, rozsmakować je i pokochać nie tylko piękno Polanicy, ale też smak, który jest wyjątkowy. Jesteśmy dzisiaj na Pejzażach Kulinarnych, już drugi dzień. Serwujemy pstrąga kiszonego na grzance. To jest nasz produkt, który normalnie po prostu jest w naszej karcie. Sprzedajemy go w wersji takiej na grzance albo na sałatce. Chcemy wszystkim się pochwalić tym takim dosyć ciekawym i oryginalnym daniem. Jest to pstrąg, który po prostu się kisi. On się kisi ponad miesiąc, dopiero wtedy nadaje się do spożycia. Jest bardzo ciekawy w smaku. Wszyscy goście, którym serwowaliśmy do tej pory, chwalą. Także no, zapraszam serdecznie. Notabene to jest restauracja rodzinna, więc po pierwsze przyjechaliśmy z rodzinną energią, a po drugie mamy trochę zmienione wersje dań, które serwujemy na co dzień w restauracji, czyli jest mocno zielony wiosenny chłodnik, jest bardzo ostry żurek, do tego jest sałata z wędzonym pstrągiem kłodzkim, który jest takim naszym znakiem rozpoznawczym, bo w Kłodzku serwujemy, to jest naprawdę nasze danie, które serwujemy number one. I do tego kilka dodatków pod tytułem chleb ze smalcem, który każdy lubi, lemoniada. Przyjechaliśmy tutaj jakby z trzema naszymi projektami. Core naszego biznesu to jest jednak wołowina i tu właśnie ze spółką Eurobeef jesteśmy, by promować naszą polską wołowinę i rasę, którą najpopularniej w Polsce jest hodowana, czyli te nasze holsztyńsko-fryzyjskie krówki. Dodatkowo jeszcze jesteśmy z browarem Koło i to jest taki jakby projekt hobby, który się też w biznes przerobił. No i ostatnim naszym projektem to jest winnica. Też przyjechaliśmy tu po to, żeby promować nie tylko siebie, ale przede wszystkim polskie wino. Wyśmienita. No, wczoraj jedliśmy, była bardziej krucha, dzisiaj troszeczkę tak mniej, no może mniej wysmażona, no ale taką chcieliśmy także. Byliśmy wczoraj, jesteśmy dzisiaj i przyszliśmy zjeść i jedziemy już do domu. Dziękujemy bardzo, jest bardzo, bardzo miło. Super. Przepyszne. Naprawdę zupełnie coś innego, co do tej pory można było spróbować. Co najbardziej smakowało? Sposób, w jaki była... Na razie spróbowałam tylko tego pstrąga kiszonego. Zupełnie inny sposób przygotowany niż do tej pory jadłam w Kotlinie Kłodzkiej. Na kulinarnej scenie można było zobaczyć miejscowych, cenionych szefów kuchni oraz znanych kucharzy. Nie zabrakło wyśmienitych dań i oryginalnych trunków. Na gości czekały stoiska z produktami regionalnymi, gdzie można było skosztować i zakupić lokalnych specjałów. Festiwal był również świętem muzycznej różnorodności, ale także miejscem poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zdrowego żywienia. Była to wspaniała okazja do promowania naszego regionu, a także do integracji społeczności lokalnej i gości z całej Polski oraz z zagranicy. Music.